Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam filmik o zasilaczu kupionym w Gautroniku. Pokażę Wam też, jak sobie przerobiłem do niego obudowę. No i pokażę Wam mniej więcej, jak taki miernik działa. Także najpierw zacznijmy sobie od Gautronika. Będąc ostatnio na zakupach, kupiłem sobie właśnie taki zasilacz o nazwie XYS3580 w 80 W. On ma tutaj zakres zasilania od 0,66 V do 36 V i maksymalnie co może pociągnąć 5 A. Chociaż z tego co widziałem na niektórych tam filmikach w YouTubie albo opisach na AliExpressie, to piszą, że tak naprawdę on może pociągnąć do 7 A maksymalnie. Nie wiem, czy to zależy od wersji, czy nie, bo też są różne wersje, na przykład takie, że mają 8 amperów. Także warto sobie zrobić malutkie rozeznanie na AliExpressie, bo tego jest tam mnóstwo. Ale ja to kupiłem w Gautroniku, ponieważ nie chciało mi się czekać. Zapłaciłem za to 110 zł za ten zasilacz. Tu jest cały opis, podlinkuję oczywiście jak zawsze do opisu filmu. No i zobaczmy sobie teraz, ile taki zasilacz kosztuje na AliExpressie. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę właśnie tą nazwę, to wyskoczy Wam mnóstwo takich zasilaczy. I na co warto zwrócić uwagę? Są jakby wersje z modułem Wi-Fi, tak jak widzicie tutaj, i są wersje bez Wi-Fi. Ja akurat trafiłem w Gautroniku w wersję, która jest pod Wi-Fi. Zaraz Wam pokażę, o co mniej więcej chodzi. Ale też można tutaj spotkać na AliExpressie, które są jakby, chodzi mi o oprogramowanie, które jest wgrane do tego zasilacza, że nie ma pewnej opcji, która by sugerowała, że obsługuje Wi-Fi. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi, także warto już chyba bardziej kupić tą opcję z Wi-Fi, wydać raz na AliExpressie, nie wiem, tą stówę, bo chyba z Wi-Fi jest o wiele droższe, i mieć święty spokój, a daje nam to, że możemy sobie przesyłać dane do komputera, wyświetlać to na przykład w OBS-ie, to jest super sprawa. Ja niestety, ale o tym opowiem troszeczkę dalej, na razie Wam pokażę jeszcze tutaj na AliExpressie ten zasilacz, patrzcie, cena 53 zł, czyli tak jak mówię, no zamawiacie dwa i w tej cenie, co w Gautroniku jest za 110 zł, macie dwa z AliExpressów. Jeden sprzedajecie na przykład na Oliksie i się Wam kasa zwraca bez problemu. To już tak mówię z ciekawości bardziej. No i zobaczcie, tutaj macie za 53 zł ten zasilacz, jak jest też wersja z modułem Wi-Fi. I patrzcie teraz na to. Wersja z Wi-Fi kosztuje, wow, tanio, no 79 zł. Jestem w szoku, chyba znalazłem najtańszą jakąś taką ofertę na AliExpressie. Ile wysypka kosztuje? 16 zł. No kurczę, jakbym wiedział, to bym zamówił z AliExpressu serio, bym miał z Wi-Fi moduł, bym się nie męczył w kombinowanie, bo kombinowałem właśnie, jak podłączyć tutaj Wi-Fi, ale o tym mówię, za chwilę Wam powiem, o co chodzi. No niestety nie udało się, ale jak widzę tutaj za 79 zł wersja z Wi-Fi, brałbym, serialnie. Kto wie, czy, a nie, to już sobie kupię może jakiś lepszy w przyszłości. Już nie będę drugi raz kupował takiego samego. Ale chociaż do jakichś tam zastosowań, na przykład, nie wiem, dwa różne zasilania pod różne rzeczy, to też troszeczkę taki bajer. Ale zobaczcie, ile kosztuje sam moduł bez Wi-Fi. 53 zł. Z Wi-Fi 79. Także słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Już Wam to pokazuję, także chyba raczej podejrzewam, że wiem, co, jaką decyzję podejmą niektórzy z Was, jeżeli będą chcieli sobie w ogóle taki zasilacz kupić, nie? Bo tego jest naprawdę na AliExpressie mnóstwo. Są z pilotem wersje w ogóle. No ale zobaczmy sobie tą, tutaj opis, chcę Wam coś pokazać. Tutaj macie te menu. Tego zasilacza. I zobaczcie, tutaj ostatnie menu nie pokazuje pewnej opcji, która by sugerowała, że to jest wersja z Wi-Fi.
Może znajdę jakąś inną tutaj aukcję i wam pokażę, o co chodzi właśnie na przykładzie tego screenu tutaj. To jest opcja na pewno z wgranym firmwarem bez Wi-Fi, tak mi się wydaje. I teraz tak, lecimy sobie dalej. Tutaj są różne tryby, jak go można ustawiać. Pokażę też wam, o co chodzi. O, patrzcie się. Na płytce tutaj jest takie gniazdo, które służy do podłączenia tego Wi-Fi. Tutaj, jak widzicie, nie ma tego wlutowanego. Dlatego na tym menu, które wam pokazywałem, jest ta opcja niedostępna. Być może Chińczycy wgrywają do tej wersji z Wi-Fi inny firmware i dlatego jest. No, w moim przypadku mam akurat też szczęście, że mogę sobie podłączyć, tylko no nie mam tego modułu, tak? Gotornik sprzedaje wersję pod Wi-Fi, a bez Wi-Fi. No, taka ciekawostka. Widzicie, tutaj też tego nie ma. Potem wam pokażę na innym screenie, jak to wygląda. Także, jeżeli ktoś nie potrzebuje przesyłać danych do komputera, to bez problemu może sobie kupić tą za 53 zł. To jest naprawdę bardzo tanio. Ja jeszcze jestem zdziwiony. Tak z marszu znalazłem najtańszą na AliExpressie i no jestem w szoku. 53 zł, no bardzo, bardzo tanio. Słuchajcie, jeszcze znalazłem coś ciekawego w necie. Obudowę pod ten zasilacz. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Fajne. Kurczę, jakby mi ktoś taką obudowę zrobił, to z chęcią bym sobie do takiego zasilacza włożył. Bym tutaj dołożył jeszcze jakieś, nie wiem, jeszcze jakby ktoś wydrukował właśnie zmodyfikowaną taką wersję pod USB-ka na przykład. Co ja bym chciał wiedzieć w ogóle w tym zasilaczu? No właśnie, na pewno dwa wyjścia pod zasilanie. Tutaj gdzieś na przykład, nie wiem, dwa albo trzy porty USB, żeby sobie podłączać na przykład do ładowania telefon albo coś innego. I tak się jeszcze zastanawiam, czy coś jeszcze byłoby mi tak naprawdę potrzebne do szczęścia. Baterie mogę ładować z tego tutaj normalnie, lejonki. Także chyba nie, chyba ten USB, kurczę, no. I do środka wróci tylko tą płytkę, taką, która by mi przekształcała właśnie z zasilania na przykład 20, 19 V na 5 V, tak jak mam tutaj właśnie wrzuconą do tej obudowy. Potem wam będę to wszystko pokazywał już. No ale fajna obudowa, naprawdę bardzo fajna. Fajnie to zrobił. Jednak drukarka 3D to jest coś pięknego. Zastanawiam się, czy sobie nie sprawić właśnie Endera Trójki Pro z AliExpressu, bo to daje bardzo dużo możliwości. No, praktycznie tylko ograniczona z wyobraźnia i jakaś wiedza na temat tego robienia tych obudów, nie? Z tych całych tworzyw i tak dalej. Coś pięknego. To też oczywiście podlinkuję. No i dobra, jeszcze jest taki jeden świetny filmik na YouTubie. Słuchajcie, coś pięknego. Gościu tutaj opisuje działanie tego zasilacza. Też wam podlinkuję po angielsku, ale można dużo rzeczy zrozumieć. Ja troszeczkę też zrozumiałem od niego, także przekażę wam to po polsku. No i teraz przełączmy się na kamerkę od zasilacza. Słuchajcie, wykombinowałem sobie dzisiaj taką obudowę z takiej płytki akrylowej od LCD, monitora LCD, który mi się zepsuł. Ta płyta była duża, gdzieś wielkości, no nie wiem, pod monitor 24 cale, także spora i gruba, dosyć, jakby to powiedzieć, widzicie tutaj, nie wiem, 4 mm na pewno ma. Także wyciąłem sobie Dremelem tą plexi. Bardzo krzywo mi to wyszło. Jestem zły na siebie, że tak krzywo to wszystko porobiłem. No niestety nie miałem żadnego jakiegoś takiego narzędzia, które by mi idealnie prościutko cięło. Wiecie, o co chodzi, nie? Po liniach. I się męczyłem ręcznie i to potem, wiecie, jak wychodzi taki zygzak. No ale dobra, niech będzie chociaż w takiej obudowie na razie. Najważniejsze jest to, że to działa wszystko. I powiem wam, co zrobiłem tutaj. Generalnie tak, mamy przód obudowy. Przód obudowy jest zrobiony tak, że mamy wyjście z zasilacza. Tutaj możemy sobie regulować ampery i wolty. Tu mamy ten encoder. Tu jeszcze jest dziurka na ten przycisk power. Jeszcze zastanawiam się, co tu zrobić, żeby coś umieścić, żeby wciskać go. Na razie wciskam sobie taką śrubeczką, jak chcę coś przyłączyć. Ale jeszcze coś pomyślę na ten temat. Oczywiście wyświetlacz też
krzywo jest wycięte, bo to mówię ręcznie, ale widać wszystko. Na górze umieściłem dwa wyjścia pod ładowanie baterii po prostu. Mogę naładować każdą baterię do 4,2 V. Włożyłem tutaj do środka właśnie taki specjalny moduł do ładowania akumulatorków. Można kupić na AliExpressie takie płytki za grosze. Mam ich chyba z 5 czy nawet 10. I to się, no jak widzicie, przydaje się kupowanie na AliExpressie różnych takich gadżetów elektronicznych, bo tym razem o co chodzi? Że tutaj podłączając jakąś baterię, mogę wyłączyć z zasilania cały ten zasilacz. On będzie po prostu nieaktywny, bo to jest niezależne od zasilacza. No i sobie będę ładował na przykład jakąś baterię, taką od telefonu czy lejonka. Na przykład są akumulatorki na 3,7 V, które trzeba podładować tam do 4,2 V. Wtedy jest jako w 100% naładowany. Także to jest niezależne od zasilacza, ta część. I teraz Wam pokażę z tyłu, co sobie zrobiłem. Są trzy porty USB. Też są one niezależnie od zasilacza, czyli zasilacz może być wyłączony, a te porty trzy tutaj będą działały razem z tym wyjściem tutaj na górze. Także tutaj leci na tych trzech portach 5 V, maksymalnie na port jeden może pójść 3 A, czyli mogę sobie podłączyć dwa urządzenia, które będą pobierać na przykład po 1,5 A, bądź trzy urządzenia, które będą pobierały maksymalnie po 1 A. I zrobiłem to w ten sposób, że ja Wam pokażę coś bardzo szybko, żebyście po prostu już widzieli, jak to wszystko wygląda, jak działa. Jeżeli uda mi się to szybko znaleźć, jest, udało mi się. W środku jest zamontowana taka płytka. Kiedyś je kupiłem Kiedyś je kupiłem do tego, żeby po prostu coś tam w rowerze zasilać, ale w ogóle one nie były do roweru przeznaczone. I tak sobie leżały, aż w końcu zrozumiałem, do czego są tak naprawdę przeznaczone. I o to się rozchodzi, że podłączając tutaj zasilacz od laptopa 19,5 V, zasilanie idzie z tego gniazda do tej płytki i z tej płytki wychodzi mi cały czas 5 V. Także 5 V 3 A. Także tutaj jest zasilacz jakby niezależny całkowicie od tej płytki. I to właśnie zasila te trzy porty tutaj USB. Maksymalne wejście na tą płytkę wynosi 24 V, także bez problemu zasilacz od laptopa można podłączyć pod taką płytkę. Super sprawa. Mam jeszcze dwie mi zostały, także może się do czegoś jeszcze tam kiedyś przydadzą. Także dwie płytki są włożone tutaj do środka. Konwerter step down, który obniża napięcie do 5 V na te USB-ki. I między innymi z tej płytki też jest podłączone to, tak? Te 5 V. Także USB z tymi na górze jest połączone. No i wrzucona ta płytka do ładowania tutaj lejonków. To jest może. Nie wiem, czy lepsze zabezpieczenie niż tutaj, co jest w zasilaczu, bo tym zasilaczem też możemy ładować takie baterie, ustawiając sobie tam odpowiednie parametry. Ale dla, jakby to powiedzieć, bardziej takiej pewności, włożyłem sobie taką płytkę, bo to są już sprawdzone płytki, one działają, mają tutaj zabezpieczenia bardzo różne. Już nie będę mówił. Każdy, kto wie, jak działa taka płytka, to będzie wiedział, o co chodzi. Także tak wygląda mój zasilacz DI. I z tyłu tu jeszcze jest włącznik, taki pstryczek, elektryczek, którym całkowicie mogę sobie wyłączyć zasilanie tego zasilacza. Odcinam go po prostu całkowicie od prądu. Wtedy taka skrzyneczka sobie stoi na biurku, podłączona do, już Wam pokazuję, do zasilacza Dela. To jest bardzo mocny zasilacz, bo on ma 19 chyba i pół volta, 6,7 A. Jak widzicie, tutaj jest wtyczka, którą wtykam. I teraz zobaczcie.
On mi się ten mir zasilacz załącza. Jest włączony, ale tutaj napięcia żadnego jeszcze nie ma. I tak jak mówię, mogę sobie go wyłączyć. No, wtyczkę trzeba włożyć mocniej. On mi się teraz włączył i patrzcie, ja teraz z tyłu wyłączę go. Widzicie? Natomiast zasilanie cały czas idzie na tutaj, na tą górę i na te trzy porty USB. Żeby wam to pokazać lepiej, to gdzieś tutaj miałem taki tester USB-ka. Podłączmy sobie go. Zobaczcie. On mi się włączył. Jest tutaj na nim 5,12 V, bo dokładnie daje na wyjściu ta 5,1 V. Także mogę sobie w nocy ładować telefon. To sobie może leży gdzieś na biurku. A z boku, jak widzicie, już tutaj płytka działa od ładowania akumulatorków. Świeci się teraz na niebiesko, bo nie jest obciążona żadnym akumulatorkiem. Jakbym podłączył na przykład tą baterię i na której zrobimy sobie testa, jak w ogóle ten miernik działa, to by ładowało mi tą baterię od Nokii. Ta bateria była całkowicie rozładowana. Przed chwilą ją tylko sprawdziłem, podładowałem ją minimalnie przez może 20 sekund. No i tam powiedzmy, że ona wstała już. Ale przed taką zabawą w ładowanie tej baterii, jak ten zasilacz sprawuje się w tej roli, pokażę wam, jakie on ma w ogóle opcje, jak to działa. W tym celu postaram się ustawić tutaj jak najlepszą ostrość. Włączamy sobie zasilacz i przechodzimy do etapu, w którym będę wam pokazywał wszystkie funkcje tego zasilacza. Także 3, 2, 1, stryk. CineLink, jest do tego aplikacja do Wi-Fi. Niestety nie posiadam tego modułu. Po włączeniu tego zasilacza tym encoderem tutaj możemy kręcić. On się też wciska, jako że jest encoderem. Przechodzimy sobie przez różne funkcje menu. Zaczniemy od tej pierwszej. Tutaj mamy widoczne na górze wolty, ampery, waty. Napięcie teraz, jakie mam ustawione, to jest 4 V na wyjściu, czyli tutaj. Małpa, ja tak mówię, małpa 0,750 mA, czyli prawie 1 A, powiedzmy, nie? To jest właśnie specjalnie już przygotowane pod zabawę w testowanie ładowania takiej baterii od Nokii. Dokładnie to jest model BL5C. 1020 mAh ona ma, 3,8 Wh, 3,7 V. Wam pokażę nawet bliżej. To jest ta Nokia, którą będziemy sobie ładowali tym zasilaczem. No i tu mamy takie pierwszy ekran, który nam się pokazuje po włączeniu. Drugi jest coś takiego. Widzicie, że na wejściu mam 19,5 V. Ja też jeszcze do końca tego zasilacza tak nie rozgryzłem w 100%, ale tu mamy pokazane, ile poszło amperogodzin i watogodzin podczas chyba jakiegoś tam ładowania akumulatorka, tak mi się wydaje. No i jeszcze czas jest tutaj pod watogodzinami, ile to wszystko trwało. Wyjście 0,0, na razie nic nie mam ustawione. Znaczy mam ustawione, ale nie mam włączone. To jest taki wykres graficzny, prosty, który pokazuje nam w czasie, jak to wszystko działa. Następne menu to jest menu od ustawień. Ten zasilacz posiada aż 9, czyli 10 ustawień, bo jest od 0. Od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 10. Ma 10 ustawień, dla których możemy sobie ustawić różne wartości. Gdzieś widziałem na AliExpressie opis, że M 8 czy tam 9 służy do podłączenia T12. 7, 8. Zaraz zobaczymy sobie. Nie, tu nie to. Aha, czyli muszę jeszcze włączyć chyba tutaj OFM. Teraz jest włączone, teraz włączę ON. Teraz jakbym się przełączał. Nie no, wszędzie są takie same ustawienia, dziwne. O, tutaj mam na swoim
te 4,1 V i 0,750 A, to jest moje ustawienie. Ale jeszcze raz coś spróbuję zrobić. M0, M1 to jest 5 V, 5 A. Chcę sprawdzić, czy wszystkie. A nie, wszystkie mają tak samo. M9. Aha, tu możemy sobie włączać poszczególne ten. Widzicie, jest wszystko na off, nie? To jest on. Dobra, chyba kumam. Teraz powinno mi się załączyć na głównym ekranie, jak będę włączał ten zasilacz, od razu 4 V 0,75 A. No i mamy tutaj ten ekran, o którym Wam mówiłem. I to jest ta opcja, której tamte zasilacze nie miały. Czyli widzicie, tutaj jest taka ikonka jakby portu czegoś i tu jest 9600 transfer, przez jaki idzie komunikacja. I mamy takie opcje jak jasność ekranu, BL3, BL4, BL5 jest na maksa. Możemy sobie ustawić 0, 1, 2, 3, ja ustawiam na 3. Co my mamy dalej? Dalej mamy czas włączania podświetlania. Minuta, dwie. Po 1 minucie ekran się wygasi. Ja sobie ustawiam na 0, czyli jest cały czas włączony. Tutaj mamy korekcję temperatury. Jakąś tam. Nie wiem dokładnie, do czego to służy. Tutaj mamy kolory paska na samej górze. No i tutaj mamy właśnie tą jakby komunikację po porcie COM. Maksymalnie jest 11 500 200. Tylko mówię, nie rozgryzłem tego, żeby podłączyć się tymi czteroma pinami, co są z tyłu. Znaczy podłączałem kartę Wi-Fi od tabletu. Niestety nic nie wykrywała aplikacja. Podejrzewam, że Chińczyki zabezpieczyli się przed tym i jakoś wykrywa tylko ten miernik Wi-Fi z CityLinka. Innych nie. No i co? I to by było. Aha, jeszcze te opcje Wam pokażę tutaj. Najważniejsze w tym zasilaczu w ogóle. Także mamy coś takiego: ustawiania napięcia, prądu. Tu jest chyba low voltage protection, czyli jak nam spadnie zasilanie poniżej tej wartości, to odłączy nam się jakby zasilanie tego tutaj ustawionego USET 4 V. Czyli ja teraz mogłem ustawić tutaj chyba przed rozładowaniem akumulatorka. Nie wiem, jaka jest wartość, żeby tak nie rozładował się taki akumulatorek. 2,6 V. Powiedzmy, że ustawię mu 2 V. Nie mogę, więc mniej niż 4. LVP. Low voltage protection. Over voltage protection. Tutaj jest funkcja. Over current protection. Over. Co to jest to? Nie pamiętam. Over PP. Over power protection. Over temperature protection. I over hour protection. Mamy over amperogodzin hour. I over watogodziny. Czyli możemy sobie ustawiać tutaj na przykład, że po przekroczeniu ileś tam watogodzin on się odłączy nam zasilanie, po przekroczeniu amperogodzin odłączy zasilanie, po przekroczeniu na przykład 5 minut wyłączy zasilanie, po przekroczeniu temperatury wyłączy zasilanie. Over. Właśnie tutaj tego nie pamiętam, o co chodzi. Tutaj chyba poniżej 4 V on się wyłączy, z tego co pamiętam. Jakoś tak.
Dobra, i tak wam podlinkuję do tego filmiku, co ten gościu pokazuje te opcje, bo on to super fajnie pokazywał i tłumaczył. Także może nawet razem sobie porozkminiamy troszeczkę w komentarzach. Ale przejdźmy teraz do tej funkcji ładowania baterii. Zobaczmy, jak ona działa w ogóle. W tym celu ja sobie położę tutaj ten zasilacz na biurku. Podłączę sobie takie moje magiczne kabelki, które sobie przygotowałem. Coś takiego. Oczywiście mogę się tutaj podłączyć na dwa sposoby. Albo przez tego krokodylka, albo normalnie typowo przez banana, tak? Czyli tutaj wtykam sobie wtyczkę bananową i mam podłączone. Ja natomiast wolę się podłączyć w ten sposób, że złapię krokodylkiem. Tylko muszę popatrzeć, gdzie jest plus. Ok, tu jest od plusa. Złapię po prostu te gniazdo krokodylkiem. Jedno, drugie teraz. I już mam tutaj na tych szpilkach zasilanie z tego zasilacza. I teraz, żeby. Jeszcze jakby było fajnie, jakbym to wam tak jakoś postawił, żeby było widać, co tam się dzieje na tym wyświetlaczu. Może jakoś tak. Da radę. Uda mi się, czy nie uda? Nie uda mi się tak to zrobić. Kombinuję, żeby wam pokazać. Ok, wezmę chyba może sobie jakąś taśmę kaptonową, podłożę pod spód. Zobaczymy, czy to teraz wyjdzie. Jakbym go położył jakoś w ten sposób. Też tak nie będziecie widzieli za bardzo. Może go tak ułożę. Wtedy dałbym powiększenie na maksa. Zobaczymy, jak on nam to złapie. O, będzie widać. Dobra, super. Jakoś tam będzie widać to. Może jakbym jakoś tak to położył. Ten kabel od laptopa jest cholernie gruby. Troszeczkę jest ciężko to tak pokazać. Ale jakbym tak położył, to będziecie chyba widzieli, nie? Dobra, zrobię inaczej całkowicie. Wezmę go od tej strony tutaj i tak go położę. Tu już będziecie widzieli na pewno, co się dzieje na ekranie. A żeby. Wszystko leci, Jezu. Słuchajcie, żeby to było łatwiej widać, to skorzystamy sobie z tej opcji obracania ekranu. W tym celu. Właśnie, wam nie pokazałem w ogóle, jak tutaj się obraca ekran. Żeby obrócić ekran, trzeba wcisnąć dłużej przycisk. Raz. Dwa. Okej, no super. Nie trzeba obracać ekranu w OBS-ie. Słuchajcie. Załączam teraz. Tak, obróciłem ekran. Żeby teraz załączyć tutaj zasilanie, to muszę wcisnąć jeszcze raz tego przycisk power, tak zwanego. OK. I on mi teraz już podaje te 4,2 V, które ustawiłem. Nie, 4,1 ustawiłem. 4,1. Biorę baterię Noki. Zmierzmy sobie w ogóle miernikiem, ile ta bateria ma, żebyście widzieli. Biorę miernik. Ustawię na 6 V. Miernik ustawiony na 6 V. Teraz minus do minusa, plus do plusa. W bateriach, jeżeli weźmiemy sobie, to jest to zazwyczaj minus jest po prawej. A różnie to może być. Dobra, minus do minusa, plus do plusa. Bateria ma 3 V, także jest totalnie prawie że rozładowana. I żeby ją teraz podładować, należałoby z tego miernika tutaj podłączyć się do tych pinów. W tym celu wezmę sobie te igiełki. Jeszcze raz upewnię się, minus jest po prawej. Czyli czarny po prawej, czerwony po lewej. Obserwujcie, co się będzie działo na tym tutaj ekraniku. Wytłumaczę wam, jak działa ładowanie tej baterii. Jak widzicie, tutaj mamy CV i on, czyli załączenie zasilania. I po przyłożeniu do baterii
tego włącza nam się CC. Zapomniałem, jeszcze do końca nie pamiętam, co te nazwy znaczą. I teraz zobaczcie. Jest 3,52 V. Ładuje tę baterię 0,750 mA takim prądem. I jeżeli dojdzie mi tutaj do 4, ile ustawiłem dokładnie? 4,10 V, odłączy się ładowanie tej bateryjki. Tak to działa. Tak działa właśnie dzięki temu zasilaczowi ładowanie akumulatorków też. Wszystkiego innego, co można podładować, nie? Tylko trzeba wiedzieć, jakie jest właśnie napięcie tej baterii. W tym wypadku wiem, że baterie ładują się w telefonach do powiedzmy tych 4,2 V. No i trzeba znać jeszcze, wiedzieć ile amperów puścić, tak? Bo jeżeli tutaj bym puścił na tą baterię załóżmy 5 amperów, no to nie wiem, jak to by mogło się, jak to by się skończyło dla tej baterii. Dlatego ja tutaj puszczam taki prąd, jaki mniej więcej może lecieć w telefonie. Trzeba też wiedzieć, trzeba po prostu wiedzieć, który telefon jakim amperażem się ładuje. Na przykład są telefony, które ładują baterię 2 amperami. Także wtedy możemy sobie ustawić 2 ampery, tak? Na takiej baterii. Ale widzicie, że bateria się ładuje. Ma już 3,8 V. Zanim ona dojdzie do tych 4,10, to trochę czasu minie. Dlatego ja wam tylko tak to pokazuję z grubsza, jak to wygląda. No i co? No i super sprawa. Bardzo fajny, malutki mierniczek. Powiem wam, że no w tym pudełeczku tutaj wygląda jak taka stacja T12, gdzie też są takie obudowy malutkie. I między innymi chciałbym do takiej stacji T12, nie no, taki miernik zasilacz wkładać do stacji, to raczej chyba nie ma sensu, bo to by było marnotrawstwo takiego zasilacza, jego wykorzystanie. No ale tutaj T12 też mogę podłączyć, tak? Wystarczy, że sobie tylko skombinuję na krokodylka kabel jakiś fajny z wyjściem na T12 zasilanie. No i mogę ten zasilacz. Ustawię sobie na przykład, że M, ten parametr, preset M, na przykład, nie wiem, 5 to jest T12, tak? I tam wartości ustawię, że zasilanie jest na przykład, nie wiem, 24 V, 3 A. Chociaż tego nie próbowałem, bo tutaj jest zasilacz 19,5 V Dela, 6,7 A, także on by te 12 pociągnął bez problemu. I tutaj by ten zasilacz właśnie zadziałał jako taka przetwornica step up, czyli z 19,5 by mi podniósł do tych 24 V. Teoretycznie fajny pomysł, nie powiem. Być może sobie jutro takie kabelki przygotuję, bo mam przecież nawet już wiem. Zrobię sobie coś takiego, bo ostatnio właśnie mówiłem wam, że byłem w sklepie w Axlu i było pudełko, w którym leżały kable i była taka zapalniczka samochodowa z fajnym, mięciutkim takim kurcze kablem. I chyba ja go uciąłem właśnie. Sobie wrzuciłem do reklamówki z innymi kablami. Tak, i on będzie do tej T12, bo on będzie pasował. Patrzcie, zbliżam się już do 4 V. Co tak szybko? To jest niemożliwe. Chyba ta bateria jest zwalnięta, bo to idzie trochę za szybko. 4 V. Chyba, że przy końcu będzie dopiero ładował ją bardzo wolno. Albo jest też taka opcja, że ta bateria, że ja ładuję 0,750 mA, a nie wiem ile taka Nokia normalnie, jaką ma ładowarkę, ile tam jest na wyjściu, czy pół ampera? Bo to są stare telefony, także kiedyś nie było takiego zapotrzebowania na moc. Ale już ma 4,6, 4,7, no zobaczymy co się stanie jak ona dojdzie do tych 4,10 V. Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie, gadam, gadam. CC działa. Powinien się wyłączyć.
Spada 4,7. Constant current. DC znaczy. Constant current. Patrzcie się, no nie chce się. Nie chce wejść na 4,10, no. 4,7. 4,8. Czyli co teraz będzie ją ładowało tak? Nie wiadomo ile. Nie wiem, ta bateria jest ciepła czy nie? Nie czuję tego na razie. Zaraz sprawdzę, jak odłączę ją. No ja mam ustawione tutaj 4,10 V, że się odłączy wtedy ładowanie. Ale nie chcę dojść, spada jeszcze. 3 waty. 3 waty idzie teraz. Bardzo fajny zasilacz, naprawdę podoba mi się. Zarąbista sprawa. Dobra, nie będę czekał na razie. Odłączę to wszystko. Chciałem wam pokazać mniej więcej jak to działa. Bateria jest. Przykładam ją tutaj do bardzo wrażliwego miejsca na ręce. Chłodna, zimna. Zmierzmy sobie teraz z ciekawości, ile miernik pokaże po tym przytrzymaniu. Pamiętacie, ile było? 3 V, a teraz 3,7. Czyli dopiero chyba ona, nie wiem, jakby się zaczęła ładować. Cholera wi. No ale ma już 3,7 V, czyli 0,7 V więcej się naładowała. A teraz jeszcze wam pokażę taką ciekawą na koniec sprawę. Mam tutaj taką płytkę stykową. Mam diodę LED, która jest zasilana powiedzmy 2 V. I żeby ją sobie sprawdzić tym zasilaczem, ustawię tutaj 2 V. Zobaczcie, co się stanie. 2 V, 2,10 V powiedzmy. Żeby teraz ampery zmienić, przełączam się i zmienimy sobie na powiedzmy 50 mA. 50 mA ustawione jest. I patrzcie, co teraz zrobię. Biorę te końcówki, żebyście to lepiej widzieli. Plus do plusa na płytce. Minus do minusa. Dioda się powinna zaświecić. Świeci się. Sprawna jest. Podaję na nią teraz 2 V, 0,50 A, a pobiera ile? 0,13, 0,15 A. Dokładnie jak ustabilizujemy 0,20 A. Czyli nawet wiemy, ile ta dioda mniej więcej pobiera. 20 mA dioda pobiera prądu. Malutko bardzo, nie? Także zasilacz jest naprawdę zarąbisty. Już nie mówię o tych zasilaczach, które są takie po, nie wiem, po 300 zł, jak ma na przykład kreator. To już są porządne zasilacze. Nie wiem, ile on ma tam na wyjściu tych amper, ale w cholerę dużo. Czy takim mógłbym przetestować jakąś na przykład jakieś elektronarzędzie, żeby chociaż sprawdzić, czy one działa, czy nie? Pewnie mógłbym, jakbym ustawił 3 ampery, to pewnie by coś tam zadziałało bez problemu. Skoro podłączałem zasilacz do wkrętarki 3-amperowy i wkrętarka chodziła zarąbiście, także bez problemu mógłbym takim zasilaczem też elektronarzędzia sobie sprawdzić. Na zakończenie powiem wam tak. Na AliExpressie ten za 53 zł polecam. Polecam z całego serca, bo to jest coś pięknego. Tego mi brakowało. I na tym zakończę filmik, bo już jest 22:25. Idę odpoczywać, spać. Trzymajcie się.